Moi drodzy widzowie, nadeszła wielka chwila, aby wam zaprezentować coś, czego się kurde nie spodziewaliście w lesie. Jest to Rek'Sai? Nie, jeszcze nie. Czy jest to Kiana? No skądże znowu? Jest to, moi drodzy, pieseł w akcji. Ostatnimi czasy mówiliście, że jest to naprawdę OP bohater, no i muszę to przetestować, żeby mieć o tym jakiekolwiek zdanie. Gramy na ciekawe dosyć mecze, bo gramy na Jonasa, Bel'Veth czy chociażby Yoricka, więc rzekomo postacie bardziej late-game'owe, nie bójmy się tego powiedzieć. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiejsze spotkanie gramy sobie pod takie tradycyjne elementy, jakie możemy zastosować na dżungli, czyli w tym przypadku Lethal Tempo, Triumph, Tenacity oraz Last Stand. Tutaj akurat wybrałem sobie Tenacity nie bez powodu, bo przeciwnicy posiadają jakieś takie potencjalne slowki, więc możemy to teoretycznie troszkę niwelować, a zarazem jeszcze dostarczamy sobie Unflinchik oraz Second Winda, żeby być uodpornionym na te wszystkie slow resisty i jakieś takie inne aspekty. No wiecie, no te staki na Nasusie potwornie ciężko się na początku farmi, bo nie za dobrze można to wszystko wyliczać, o tak jak widzicie w tej formie. No i co, trzeba powoli do przodu się kierować i wszystko stakować, jak należy. Ty pod tanka idziesz czy pod damage? A jeszcze nie zdecydowałem, wiecie? Wydaje mi się, że raczej robimy taką hybrydę. Byśmy zastosowali Divaina, zagrali jakiegoś speeda, żeby pędzić w kierunku wroga i raczej tym kierować. Bo jeżeli zagrałbym pod full kryta takim Nasusem, okej, możemy mieć naprawdę dużo damage'a, ale z drugiej strony, czy to ma dla nas jakikolwiek sens? Raczej bym tutaj widział jakiegoś Deadman's Plate'a, który stara się przede wszystkim wzbogacić moją mobilność w kierunku przeciwników i tym samym jednocześnie moje elementy defensywne. Mówiąc elementy defensywne, mam na myśli armora oraz jakiekolwiek resisty. Mota Serafina też nie wiadomo pod co konkretnie pójdzie. Faktycznie mega fajnie zbuffowali tego Nasusika. Ale raczej nie uśmiecha mi się kompletnie bić z Bel'Veth, bo patrząc na jej całokształt, to szuka po prostu problemu, szuka walki. A ja tej walki akurat nie praktykuję za bardzo. Najgorsze jest to, że nie mogę też hitować przez tego durnego towarzysza wszelkiego kampa. Bo co go hituje, to dosłownie widzicie, że HP mu spływa. I niestety ja na tym tracę, bo nie mogę zdobyć staka. No ale dobra, to już muszę pohitować normalnie, bo niestety staka już w żadnym możliwym aspekcie nie zdobędę. Odpalimy sobie W i co? Spróbujemy zgankować. No powiem wam tak, THP na tym Nasusie zdecydowanie lepiej by wyglądało, gdyby faktycznie nie dbać o każdego możliwego staka, jakiego możemy sfarmić. Dobra, kupmy sobie Shina, kupmy sobie Pinka i lecimy dalej. Shina złożymy tak typowo pod to, żeby dostarczać sobie dodatkowe źródło obrażeń. I raczej wydaje mi się, że będziemy tutaj stosować Divine'a. Divine może być kluczowy, wiecie? Bo przyszłościowo tego Yoricka raczej nie unicestwię, a na pewno ułatwi mi to jeszcze wszelkie trady z tą Bel'Veth czy jakimiś innymi postaciami typu Serafina albo Yone. Czemu grasz Second Wind w runkach? Żeby właśnie leczyć się za pomocą tej runki, kiedy otrzymujemy śmiertelne obrażenia. W tym przypadku czytaj, że bije się z tą Bel'Veth i ona mi zadaje taki damage jak teraz, to ja się mogę szybko, bardzo szybko wyleczyć. Albo powrócić do zdrowia, które miałem wcześniej. Nasus jest taką postacią, która nie do końca na początku radzi sobie korzystnie z przeciwnikami. 3 sekundy, 2, 1, żyj. Dzięki. No i kolejne 12 saków wędruje na naszą korzyść, widzowie. Jemu kondycja lepsza w całej grze. Ale słuchajcie, każdy gracz ma pewnego rodzaju swoje racje. I musicie to zaakceptować. Pamiętajcie, że wy na przykład widzicie postać z jednej strony, ja widzę z drugiej. A najlepsze jest to, że każdy może mieć rację. Dlaczego? Bo jeden gościu powie, że to jest na przykład broken, a drugi powie nie, to jest broken. I jeden i drugi ma rację, bo jeden na przykład uwielbia go pod tanka, drugi pod damage. Pod tanka zadajesz dużo, bo jesteś po prostu tankowaty, jak sama nazwa wskazuje, i przeciwnicy się o ciebie zabijają. A z drugiej strony ten drugi gra na przykład dużo damage'a i tym sposobem jak podejdzie do przeciwnika, to go one-shotuje. Więc to zależy, jak na to się patrzy, jak patrzy się na konkretną postać. Kurde, chciałbym ci, wariacie, pomóc, ale ty mi musisz teraz pomóc. Bo ma ereczkę dostępną. O! Dobra. Esosito. Nie, dostakowałem go, nie. No co z tego, że go zabiłem, no. Ale nie zdobyłem staka. Jak nie zdobyłem staka, to Nasus nie jest zadowolony, no. Wiesz może, kiedy sezon się zaczyna? Niestety nie jestem dobrym źródłem informacji. O, czekaj. Jup. Niestety nie jestem dobrym źródłem informacji w tym aspekcie, bo każdy dosłownie mówi mi co innego. Jeden powie, ty, a wiedziałeś, że sezon jest 4, a drugi, ej, a wiedziałeś, że sezon zaczyna się 16, a trzeci, ej, a wiedziałeś, że nie wiem, kiedy się sezon zaczyna. Dobra, 225 staków jak na 8 minutę to jest chyba dobry wynik, co? Ile mniej więcej wynosi taka średnia, jeżeli chodzi o Nasusa farmę? Bo mi się wydaje, że mam ok wynik, ale mogę się mylić. Plus 10? Yep. Plus 12, sorry, plus 12. Ja chcę. Niestety farmę zdobyłem, ale grunt, że asysta siadła. Nie ma co narzekać. Tak szczerze mówiąc, śmiechy śmiechami, spoko jest ten Nasus, tylko pamiętajcie o tym, że ta Bel'Veth trochę przespała temat, bo no nie oszukujmy się, no. Jeżeli ona by faktycznie zdominowała mnie od samego początku rozgrywki, to ja bym nie miał teraz dosłownie życia. A tak jak ona przespała ten temat, poklirowała sobie na równi ze mną całą dżunglę i ja jestem o dziwo do przodu, co jest akurat mega dziwne, no to nie ma co się dziwić, że Nasus tak wygląda jak wygląda. Posiadam prawie 300 staków w 10-minutowej rozgrywce. Jaki jest według ciebie najlepszy Arden Support? Najlepszy mówisz? To chyba Lulka jednak. To jak co, ale Lulka nie dość, że powiększa waszego bohatera, daje komuś damage'a dodatkowego, przez to takie liczne kogmawy czy Lulki mogą ci kierować. Więc ja bym powiedział, że Lulu, a obok tego Jana. Bo Jana świetnie roamuje, ma też fajny set skilli, który pozwala jej na takie roamowanie. Ale są jeszcze alternatywy jak Nami, która też jest super pod różne kombosy, więc to jest różnorodność. Gosz, kurwa. Yeah. Ghosta za sekundę mam. Chodź tutaj, chodź tu. Jep. No. Dobra, padłem, ale dla dobra ogółu. No tak, tematyką jest na przykład Arden postać. I Lodzik pyta się o Arden Supporta. To po co przytaczacie Nautilusa, Leonę, Teresę czy chociaż Bisydię Anka? Czy to są Arden postacie? Arden postacie to są takie, które dają shieldy. A wy mówicie bardziej o takich engagerach, w stylu podchodzę do przeciwnika i staram się go stunować. Arden to bardziej mi się kojarzy z taką osobą, czy takim użytkownikiem, który stoi za wszystkimi i daje po prostu tarczę. O siemanko, ojejku Bel'Veth, ojejku siemano. O. No, uciekasz ode mnie, tak? Jesteś taka cwana. Jezu, no nie zabiję jej jeszcze. Ale sadek to jest. No, ale zabiję jej przyjaciela, więc chyba nie najgorzej. Wyglądasz jak Edward Mordrake z American Horror Story, kolejna twarz do kolekcji. O, proszę bardzo. Nie spodziewałem się, że ktoś znajdzie podobiznę mojej osoby. Także ku mojemu zdziwieniu serdecznie gratuluję i musimy dodać to widzowie do notatnika 50 twarzy Mikaela. No generalnie jak ta Bel'Veth faktycznie by dominowała takiego Nasusa, to ja nie miałbym pola do manewru i raczej byłbym w stanie tylko farmić to, co mi ta Bel'Veth zostawia. A tutaj mogę być jakoś, no nie wiem, no otwarty na wszelkie możliwe propozycje. Roamy czy jakieś inne aspekty. Roamy Nasusem, przecież te dwie sprawy, te dwa słowa, przecież do siebie kompletnie nie pasują. Rozumiecie o co mi chodzi? No roamy Nasusem, przecież to nie ma sensu. Jep. A tak to możemy robić wszelkie aspekty, robić sobie dosłownie żywą presję, gdzie mi się tylko podoba, a Bel'Veth to tylko patrzy na moje ruchy i stara się to w jakimkolwiek kontekście skontrolować. Nie bij tego. Dzięki. Plus 12. Ej, w sumie. No serio? Aha, bo ja tak mało damage'a biję. Ej, warp, co? Frozen Hercik może być good, bo sam z siebie skontruje mega dużo ataków w enemy, plus jeszcze ograniczy im atak speeda. A to w sumie o to chodzi, jak Bel'Veth głównie gra pod atak speeda. Bez minionów to Towera ma więcej armorów. Tak wiem, tylko nie spodziewałem się, że ten turret tak mocno tankowaty jest. Znaczy inaczej, chodziło mi o to, że byłem na RC i miałem co chwila Q. Więc byłem przekonany, że go dobiję, jeszcze zabiję Yoricka, ale ku mojemu zdziwieniu to niestety przeżyło. No i teraz widzowie, tak powiedziałbym, zaczyna się dopiero zabawa dla naszego Nasusa. No joke. No teraz co, biegamy sobie, klikamy jak chcemy przeciwnika, mamy plus 12. O ty chamie, Żabson to zioma zabrał mi fraga, czaisz? Powiem tak, robię tutaj farmę Rama Challenge i raczej wydaje mi się, że jak będę mieć 1000 staków, to dopiero co wyjdę z mojego komfortu, mojej strefy komfortu i dopiero co zacznę jakoś gankować albo pseudo dołączać do fightów. Tak to tylko losowo będę przemieszczać się po mapie, i zdobywać takie asysty czy fragi jak Oscar 6-4, który niestety zarąbał mi Jonasza na midzie. Ale zasięg miał ten Jonasz. Ja no w sensie wiem, że on się odpalił na tym E czy coś, ale generalnie no zasięg to miał. Jep. O ty chamie. Chodź tu. Chodź tu. Ha. Jep. Oj, kanon. Hihihi. Dzień dobry. Jep. Więc 531 staków widzowie w 18 minut. To jest jakiś rekord? To czy to tak nie do końca? Bo mi się wydaje, że idziemy widzowie po rekord. Byłbym w stanie tutaj jeszcze ich porobić, tylko kurde, brakuje mi istnie CDR-ów. Oż tych w życiu. No mam potencjał, żeby ich porobić, tylko kłopotem są te durne slowki. I ktoś się mnie pewnie spytał, czemu gram takie Tenacity czy jakieś inne aspekty, że w ten team się nie przydadzą. No właśnie, to jest totalna odwrotność tej sytuacji. To mi się przyda jak mało co powiedziane. Dobrze, że ja chociaż Merkury posiadam, bo bez kitu te Merkury to chociaż te wszystkie spowolnienia to jeszcze osłabia. Tenacity raczej nie pomoże w klatce z gulami. No może i tak, może i masz drobną rację. Ale na pewno pomoże na jakieś slowki, czy jakieś potencjalne takie stuny od tej. Od Serafiny. Oto to jest po prostu pogrom. Jep. Pod pewnym względem masz rację, Kazu, że Nasus z jednej strony jest broken, a zarazem useless. Broken, bo jak się wystakuje, to wykeruje, a zarazem jak go wyłapią, nawet mimo tego, iż farmił się raptem 30 minut, to i też może być useless. Mi się wydaje, że najlepiej teraz byłoby pójść na split pusha i po prostu spuszować wszystko jak się tylko da. I teraz możemy być na maksa denerwującym, po prostu takim zwykłym split pusherem, który stara się zdobywać tier 2, tier 1, inhibitor, potem wieżę inhibitorową czy wieżę nexusową, nexus i koniec gry. Muszę się na szybkości wycofać, bo w całokształcie to moja postać prezentuje się całkiem dobrze, ale potrzebuję bardzo, ale to bardzo mocno defensywnych statystyk. Więc zrobimy na szybkości to, może jakiegoś Deadman's Plate'a, może jakiegoś Spiryta. O, Spiryt może być dobry. Spiryt może być dobry, bo chociaż te healki będziemy mieli bardziej wzbogacone, plus jeszcze ta Serafina no nie będzie mi tyle zadawać, bo śmiechy śmiechami ona ma niewiele damage'a, ale z drugiej strony patrzymy też na to, że to jest maska. A jak jest to maseczka, to zawsze to procentówka, nie? Dobra, tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Więc przeciwnicy są na naszorze i musimy zrobić tak. Kurde. Ej, dam radę to solo zrobić? No tak mi teraz naszło, żeby tak to solo zrealizować, jak ich nie ma. Może być to turbo jolo, nie ukrywam się tego mówić, ale jak E puścimy, jak się healować będziemy, ty, damy radę to nawet bez utraty HP'ka zdobyć. Tylko trochę to potrwa, fakt faktem, ale damy radę. No po co ty do mnie idziesz, kościół? Nic stąd. Nie no. Maria no. Po prostu widzisz i... daj pan spokój nawet. Ja tu chciałem tak sneaky biki like zrobić, a tutaj... idź pan. Jakiegoś marnego shutdowna 700 golda dostałem. Chciałem tak na spokojnie sobie zrobić. A tutaj mi jakiś... psychopata Blitzcrank przyszedł. W ogóle Patrzcie na Blitzcranka itemy i się zastanówcie, co jest nie tak. Jezu, ale tam skakuje, nie? Ale gangbang jest robiony. I myk, siemanko. Cyk. Nawet asystki? Ale chociaż staczki. Nie ukrywam widzowie, jest to prawdopodobne, że my dzisiaj osiągniemy 1000 staków. No daj staka. Dzięki. Jakiś stunik, coś, te sprawy? No, może być. Tylko kurde klatka jest no. Czekaj, bo staka wezmę. No serkerkę mi brakuje. O, siema. Jep. 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 Kanon. Zyk. Jup. Bombagaj to nawet nie są. To trochę tak jak taki gul, ale zarazem nie do końca. No taki Yorick, nie? Wiecie o co chodzi. Jak oceniacie, widzowie, tą gierkę? No tak patrzę na... Ło. Patrzę na całokształt i wydaje mi się, że mamy potencjał. Nie wiem, co wy robicie, no. Co wy robicie? No, co? Nie. Kurde, kanon. Weź go. Nieważne. Stara lodowa rękawica dałaby tutaj w chuj? A dlaczego? Już co, Divine słaby? Divine jest okej. Divine daje fajną procentówkę i przeciwnikom zasadzamy takiego kopa, którego świat po prostu nie widział. Jest, widzowie, osiągnęliśmy to. Ja bym gargulca tu składał. Mówisz, masz. Także szybki recall dosłownie do bazy. A co ty z sobą reprezentujesz, Bel'Veth, co? Ło. Jakiegoś robala miałem po prostu pod tym, pod stopą. Szybka wycofka do bazy, widzowie. To będziemy tę wymarzoną zbrójkę, o jakiej mówicie. I myślę, że kupimy sobie jeszcze Elixir of Iron. Tylko po to, żeby moja postać stąd była jeszcze większa. Takiego programu używasz do montowania? Ja używam Camtasii. Nie jest to jakiś taki nadzwyczajny program, ale zarazem, czy Liga Legend też jest taką nadzwyczajną gierką do montażu? Raczej nie, wydaje mi się. Zależy, co chcesz osiągnąć, bo jeżeli chcesz robić montaże takie, faktycznie montaże akcji, no to w lepszych programach bym polecał, ale jeżeli masz wyobraźnię i potrafisz na podstawach dosłownie zbudować cudo, no to czemu by nie? Siema. Jep. Jak wbiłeś 1000 staków? Tak jak wbiłem Challengera. Nie no, tak patrząc na to, 1032 staki robią wrażenie, co? Great job, Nasus, you are faktycznie zero. Śmiechy śmiechami. Typowy dzieciaczek, który przegrał, co? No cóż, dzięki za punkty, Mr. Yorick, ale jak to się mówi, plus 50. Przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o całokształt naszego gameplayu, to w 32-minutowej gierce zakończyliśmy ją równo ze statystykami 14-3-9 i chyba posiadaliśmy 1062 staki. Niestety tego w statystykach nie da się sprawić, a szkoda. A jeżeli chodzi o damage, no to sami widzicie, no co. Na początku byliśmy uselessem, totalnym uselessem, ściekiem wręcz bym powiedział, a potem co, nastakowaliśmy się, popałowaliśmy przeciwnika pałą, jak jakiś trandl dosłownie, i wszyscy się wywalili. Dostarczyliśmy żywą tarczę naszemu sojusznikowi, jakim jest Tamkench, albo jakaś Kajsa, no nie wiem. Damage taken i po prostu total damage to champions jest naszym priorytetem. Dlatego jeżeli nudzi wam się na low elo i dosłownie chcecie farmić, no to Nasus jest dosłownie żywym przykładem, że warto się na nim skupić. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten gameplay. Polecam serdecznie subskrybować kanał, lajkować materiał dla zasięgów i oczywiście wpadać częściej na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu koreańskie wymysły. Do zobaczenia następnym razem.